Witam was wszystkich bardzo serdecznie, jestem Atrom, jest to kolejny odcinek FIFA 15 Ultimate Team Pokémon na moim kanale. Dziś oczywiście zagramy sobie kolejne 3 spotkania. Jak widzicie, mój skład prezentuje się następująco. 3 zawodników przeszło ewolucję na srebrnych, niewyjątkowych, także zobaczymy jak pójdzie to w tym odcinku. No mam nadzieję, że uda mi się wygrać 3 spotkania, no i 3 kolejne ewolucje wykonać na tym składzie, no bo naprawdę wzmocnienia się są bardzo potrzebne. Także w tym momencie skończyliśmy tutaj po bitwie z Kazem, także udajemy się do góry, do kajuty kapitana. No i tutaj mu pomogliśmy, poklepaliśmy go po plecach, ponieważ czymś tam się zadławił. No i w nagrodę kapitan daje nam kata, którym możemy ścinać drzewa, które nam tam tarasują drogę. Także jest to naprawdę bardzo przydatna umiejętność. No niestety tylko pokemony trawiaste mogą się tego uczyć. Także eksplorujemy dalej ten statek, no i zobaczymy może jakiegoś tutaj jeszcze przeciwnika, z którym nie walczyłem, spotkamy. Tak jest, mamy jakiegoś marynarza, także zobaczmy jaki ma skład. No skład ma słaby, nie oszukujmy się. Zgranie na poziomie 65, także jest szansa na wygranie tego spotkania. Pierwsza sytuacja, mamy akcję lewą stroną, tutaj dwie ruletki, ładne zejście do środka, strzał po drugim rogu, no i mamy już w 8 minucie prowadzenie 1-0. Kolejna sytuacja, znowu ładny dribbling, tym razem strzał po krótkim rogu, no i bramkarz po raz kolejny jest bez szans, no i w 19 minucie prowadzimy z przeciwnikiem 2-0. Tym razem rzut rożny w 32 minucie, rozegrany krótko, ładne wycofanie na 16, tutaj fake shot, zejście na prawą nogę, strzał, no ale ten strzał niestety niecelny. Tym razem rzut wolny, po prostu, z 28 metrów, strzał w środek bramki, także bramkarz tutaj nie miał problemu z obroną tego strzału, no ale niestety przeciwnik wyszedł z tego meczu, także szkoda, no chciałem trochę pograć, chciałem trochę postrzelać bramek, no niestety wygrywamy tylko 2-0, no bo naprawdę zapowiadało się naprawdę duży wynik, może tak to mogę powiedzieć, także oczywiście będzie kolejna ewolucja w moim składzie, no i postanowiłem, że ewolucję będzie przychodził mój środkowy pomocnik, na pewno potrzeba jakiegoś pomocnika, który będzie rzucał te piłki na napastników, także właśnie teraz przechodzi ewolucję, no i zobaczcie, ewoluował w Klicha, zawodnika znowu polskiego, także naprawdę cieszy mnie to, że Polacy grają w Bundeslidze, no i ja na pewno ich będę wykorzystywał, jeżeli będę mógł tutaj jakiegoś sobie wybrać, także przechodzimy do kolejnej przygody w Pokémonach. Tutaj oczywiście skończyliśmy na tym górnym pokładzie, no i tutaj szukamy kolejnego przeciwnika, zobaczcie, tutaj mamy jakiegoś kolejnego marynarza, który chciałby ze mną zawalczyć, także zobaczcie na skład przeciwnika, no podobny do tamtego, tylko dwóch zawodników złotych, niewyjątkowych, zgranie na poziomie 57, także jest szansa na wygranie tego spotkania. Pierwsza sytuacja, na mój napastnik wychodzi sam na sam, bramkarz, nie wiem po co wychodzi, po co, na co, jak, no ale to nie mój problem, ja ładnie lobuję, no i wychodzimy na jedno bramkowe sprowadzenie. Kolejna sytuacja, tutaj Sobiek zamienia podanie na bramkę, no i już w 14 minucie mamy prowadzenie 2-0. Tym razem Klich tutaj chciał się pokazać z dobrej strony, ładny dribbling, strzał po długim rogu, no ale tym razem górą był bramkarz. Kolejny rzut rożny, znowu rozegrany krótko, tak naprawdę się przekonałem do tych rzutów rożnych rozegranych krótko, zobaczcie, dośrodkowanie na krótszy słupek, no i tam był Klich, który wykończył przeciwnika, no i zobaczcie, po raz kolejny ragequick, także drugi ragequick w tym spotkaniu, utracono połączenie z przeciwnikiem, także oczywiście jest to wygrana moja, 3-0, 1250 monet wędruje na moje konto, no ale co najważniejsze jest to, że wygrywam te spotkanie, no i będzie kolejna ewolucja w moim składzie. Tutaj jeszcze bramkarz nie miał kontraktu, tylko że musiałem mu tutaj zaaplikować jakiś złoty kontrakt, naprawdę tych kontraktów po tych pałku openingach mam dosyć dużo, także postanowiłem, że teraz będzie ewoluował mój prawy pomocnik. Naprawdę dosyć fajnie mi się nim grało, naprawdę dosyć dobre wspomnienia będę miał z tym zawodnikiem. No ale ewoluował w dużo lepszego zawodnika, zobaczcie, naprawdę dosyć dobre statystyki, szybki na pewno, to jest atut, także powoli przechodzimy do Pokémonów, no i powoli już będziemy wychodzić z tego statku. Wszystkie kajuty sobie tutaj ogarnąłem, no i oczywiście wszystko to, co chciałem dostać, to dostałem, no i statek odpłynął, także możemy wracać sobie tutaj powoli już do miasta. No i oczywiście pierwsze, co odwiedzimy Pokécentrum, żeby tutaj wyleczyć wszystkie Pokémony, bo naprawdę trochę tam czasami były problemy. No i tutaj nadszedł ten czas, żeby użyć tego właśnie kata na którymś z moich Pokémonów. No jak wiecie, tylko wiecie lub nie wiecie, no tylko niestety trawiasty Pokémon może uczyć się tej umiejętności, także użyłem sobie go tutaj na tym Pokémonie, no i zobaczcie, no i używamy sobie kata, no i po prostu znika te drzewko, no i zobaczcie, tutaj mamy drogę do kolejnego bossa, no ale oczywiście trzeba najpierw pokonać tych jego współpracowników, no i zobaczcie, skład kolejnego przeciwnika, znowu kompletnie bez grania, nie wiem dlaczego takie składy trafią, no jedyna gwiazda to Łukasz Podolski. Pierwsza sytuacja, akcja prawą stroną, ładny dribbling, próba tutaj strzał po krótkim rogu, no ale tutaj bramkarz niepewnie, ale interweniuje. Rzut wolny z 19 metra, no i tutaj próbowałem jakoś uderzyć obok bramkarza,
bramkarze, no i niestety znowu dobra interwencja bramkarza. Kolejna sytuacja, zobaczcie, tym razem akcja prawą stroną, ładny dribbling, tutaj próba dośrodkowania na dłuższy słupek, tam był mój zawodnik, no niestety nie trafił w bramkę. Kolejna sytuacja, bardzo ładne podanie, prostopadłe odegranie, no i strzał, no i takiej sytuacji już moi zawodnicy nie mogli zmarnować, no i prowadzimy w tym spotkaniu w końcu 1-0. W minucie 58 był rzut karny, świetnie zamieniony przez mojego napastnika na bramkę, no i mamy już, 2-0. W 56 minucie był kolejny rzut karny, także naprawdę no przeciwnik tylko mnie faulował w tym polu karnym, już nawet nie chciałem wam wrzucać tego, jak do tego doszło. Kolejna sytuacja, zobaczcie, ładny dribbling na lewej stronie, tutaj jeszcze byłem faulowany, no ale ostatecznie piłkę przejmuje mój napastnik, który strzela bramkę na 4-0, no i pod koniec spotkania miałem jeszcze jeden rzut karny, to już się zacząłem bawić, no zacząłem po prostu lobować w tym podczas tego rzutu karnego, no ale ostatecznie wygrałem to spotkanie 5-0, na pewno pogrom przeciwnika, no zacząłem się potem już pod koniec spotkania bawić, no nie wiem dlaczego takie słabe składy mi wyszukuje, no wcześniej były dużo lepsze składy, teraz są dużo gorsze, także trochę coś jest nie tak, także kolejna ewolucja, będzie przychodził mój lewy obrońca, no na pewno trzeba wzmacniać tą defensywę, bo naprawdę jeżeli będą lepsze składy, no to na pewno będzie bardzo, bardzo potrzebna, także właśnie teraz przychodzi ewolucja, ewoluował w Niemca, także Niemcy tutaj przeważają na lewo, oczywiście dwóch rodaków w składzie musi być, także w tym odcinku to powoli byłoby to już na tyle, jeżeli odcinek się podobał, nie zapomnijcie łapki w górę, jeżeli chcesz na bieżąco, subskrybuj kanał, oczywiście nie zapomnij o wpadnięciu na fejsa, także trzymajcie się, na razie, do następnego odcinka.